świetnie się obroniły w galeriach handlowych nawet, ponieważ 70% naszej sprzedaży realizujemy do klubowiczów, czyli oni przychodzili do tych galerii po prostu po to wino, nawet jeżeli ta galeria była pusta. Więc ta strategia budowania bezpośrednich relacji z konsumentami, a nie tylko sprzedaży przez punkty sprzedaży, w szczególności w sytuacji pandemii okazała się zbawienna. Witam widzów kanału Spożywcza TV oraz portali hurtidetal.pl i agronomist.pl. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Robert Ogór, prezes zarządu spółki Ambra S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Wojciech Szeląg, a ze mną w studio także pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub z banku BNP Paribas. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Panie prezesie, wyniki finansowe za drugie półrocze roku 2020, wy to liczycie inaczej, u was to jest pierwsze półrocze roku obrotowego 2021. Te wyniki pokazują, że firma poradziła sobie z tym dziwnym czasem, tą dziwną sytuacją rynkową, czyli z pandemią. Mamy dynamikę sprzedaży i wyników finansowych. Co było takim głównym czynnikiem, który pomógł właśnie osiągnąć tego typu wyniki? Myślę, że głównym czynnikiem był jednak sprzyjający rynek i od niego może należałoby zacząć. Nasza sprzedaż i nasze wyniki były dobre i dynamika sprzedaży była też w wielu miejscach wyższa od rynku, ale jednak myślę, że nie dla każdego jest oczywiste, że ten rynek był jednak korzystny. My w zdecydowanej większości sprzedajemy wina i też inne alkohole czy napoje do sklepów spożywczych, bądź w mniejszej części sprzedajemy je przez własną sieć sklepów winiarskich, centrum wina, a za około 3% naszych jedynie przychodów odpowiada sprzedaż tej naszej operacji Centrum Wina w Polsce do restauracji. Więc ta oczywiście najmniejsza część bardzo ucierpiała, no ale zdajemy sobie sprawę, że w takiej skali makro nastąpiło dosyć silne przesunięcie dużych kwot wydatków konsumentów, którzy nie udali się do restauracji, nie wydali tam pieniędzy, nie wydali też pieniędzy na inne branże, jak wiemy, które również częściowo ucierpiały, czy to odzież, czy chociażby pewne grupy kosmetyków, nie wyjechali za granicę. Więc po pierwsze z tego przesunięcia skorzystały, jak wiemy, sklepy spożywcze, tam, gdzie nasze produkty są sprzedawane. Natomiast drugim obszarem to była raz zakupy w sklepach spożywczych, czyli tam, gdzie byliśmy i gdzie się przesunęły wydatki, a dwa, konsumpcja domowa, no bo te z kolei sprzedaże w sklepach spożywczych prowadzą do oczywiście tego konsumowania w domu. Więc jak widzimy na ogólnych danych takich PKB, Polska nie wypadła aż tak źle, a gdybyśmy te liczby ze sobą zestawili i zważyli, jak znaczące są te wartości przesunięć właśnie do sklepów spożywczych i do tej naszej konsumpcji domowej, to wtedy stanie się dla nas chyba dosyć zrozumiały ten wynik na rynkach alkoholi. Wartość rynku alkoholu w Polsce właśnie bez Horeki, czyli w sklepach spożywczych, tam dochodzą jeszcze stacje benzynowe i parę innych miejsc, wzrosła o 7%, pomimo że wielkość ilościowa tego rynku nie wzrosła, a to głównie za tą sprawą, że największy wolumenowo sektor tego rynku alkoholi, czyli piwo, wolumenowo nie wzrosło, chociaż wartościowo również zanotowało plus. Więc jeżeli popatrzymy na nasze kategorie, czyli wino, które wzrosło o
11% wartościowo, prawda? Czy wina musujące, które również bardzo dynamicznie rosły, też dwucyfrowo, to na tym tle oczywiście nasz wynik już tak bardzo na plus nie zaskakuje, chociaż chętnie oczywiście zaskakujemy na plus, ale żeby ten obraz właśnie ułożyć, to no, najważniejszym czynnikiem dla nas na pewno był dobrze rosnący rynek sprzedaży win i napojów alkoholowych w sklepach spożywczych. Panie prezesie, a jak wygląda kwestia sprzedaży na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych? I ewentualnie czy ruchy walut miały tutaj też jakieś znaczenie? Oczywiście czynnikiem z kolei, może nie dla naszej sprzedaży, a dla naszych marsz, obciążającym była słabnąca na tle euro złotówka, bo jesteśmy per saldo zdecydowanie importerem i tutaj ten średni kurs tego pierwszego półrocza w porównaniu do pierwszego półrocza, mówię w tym języku naszego roku obrotowego, prawda? 1 lipca, 31 grudnia był słabszy o kilkanaście groszy. To się przekłada na tą niższą, jak popatrzymy w nasze wyniki, marżę brutto ze sprzedaży. Ona procentowo się nieznacznie osłabiła. Wzrost sprzedaży jako taki powodował, że jakby kwota tej marży wzrosła. Następnie pewne oszczędności w wydatkach marketingowych spowodowały, że ta już marża netto ze sprzedaży, czyli zysk brutto ze sprzedaży, jak to mówimy w języku raportów finansowych, również jego rentowność nie spadła. Więc taki tyle na temat kursu. Udało nam się więc ten kurs zbalansować. Natomiast jeżeli popatrzymy na segmenty geograficzne, jesteśmy w czterech krajach, czyli w Polsce z udziałem około 70%, ponad 70% w przychodach, więc zdecydowanie najważniejszy segment, ale poza tym w Czechach, na Słowacji i w Rumunii z własną operacją, z własnymi spółkami, które tam działają. W Rumunii zresztą produkujemy również. Na każdym z tych rynków mamy stworzone własne portfolio marek jakby dla tego rynku, w większości specyficzne, to są marki znane tam i tam też zbudowane. To muszę powiedzieć, że rynki te rosły tym razem nie pierwszy raz, ale tym razem nawet zdecydowanie szybciej nasza sprzedaż w tych operacjach zagranicznych niż w Polsce. Szczególnie Czechy, dzięki różnym projektom rozwojowym, które tam już od kilku lat prowadzimy, wzrosły bardzo dobrze. Dodatkowo dołożyła się do tego już poczyniona rok wcześniej akwizycja, właściwie dwie akwizycje w tym rynku tak zwanych przez nas fine wines, czyli droższych win sprzedawanych przez ten właśnie własny, specyficzny kanał dystrybucji, tak jak w Polsce poprzez sklepy Centrum Wina, tak podobną małą spółkę kupiliśmy w Czechach i te przychody, które się pojawiły jakby nowe, one oczywiście zwiększyły też ten wynik na plus, ale również ta sprzedaż organiczna rosła bardzo dynamicznie na rynku czeskim, więc zagranica tym razem dołożyła jeszcze więcej do tego wzrostu niż Polska. Panie prezesie, ja bym też jeszcze chciał tutaj wrócić do tego specyficznego roku 2020. Wspominał pan już to o kanałach sprzedaży, o geografiach. I tu tak faktycznie, jak pan wspomniał, pomimo obaw na początku pandemii, bo jak rozmawialiśmy z branżą, to widzieliśmy, że te obawy były ogromne. I to niezależnie, czy to było wspomniane piwo, czy to wina stołowe, czy alkohole twarde. Wszyscy te obawy rok temu duże tutaj, no, widzieliśmy, że one były naprawdę spotęgowane tym, co się dzieje, tą nieznaną sytuacją bezprecedensową.
Natomiast faktycznie ten wolumen win stołowych w Polsce w 2020 według Nielsena wzrósł 8%, a wartościowo 10%. To jakby to wszystko spójne z tym, co Pan mówi. Natomiast ja chciałem jeszcze tutaj pogłębić, no i to faktycznie jest lepiej niż było względem całego rynku, bo alkoholi, bo tutaj mamy spadek wolumenowy i wartościowo on wzrósł tylko o 7% versus wina. Natomiast perspektywa waszego portfolio i to również po geografiach. Kto był tym koniem pociągowym tych wzrostów? Jakby pan tutaj też poprzez pryzmat swojego portfolio produktowego skomentował to. Bo myślę, że to są te ciekawe przesunięcia związane z pandemią. Możemy ogólnie powiedzieć, że i to na pewno jest dobra wiadomość, że w przekroju kategorii, a w naszym portfolio, jak wiemy, nie mamy tylko win, tylko udało nam się zbudować takie wiodące w rynku w zasadzie pozycje, zarówno w winach musujących, gdzie od nieomalże 30 lat jesteśmy liderem rynku i mamy główne marki, w winach stołowych przez kilka operacji na rynku polskim, bo to nie są tylko marki samej córki, spółki matki, prawda, ale to jest też lider na rynku importu do sklepów spożywczych, czyli firma Team oraz nasza spółka zależna Winex. One właściwie obsługują ten szeroki portfel różnorodnych win importowanych, więc tutaj również jesteśmy zdecydowanym liderem, ale czy takie mniejsze może kategorie jak wermuty, gdzie z naszą marką Cincin jesteśmy właściwie numer dwa, czy w końcu brandy z tymi naszymi zakupionymi markami przed kilkoma laty, Pliska i Słoneczny Brzeg, gdzie również właściwie jesteśmy w tej chwili już liderem. Już nie mówię o cydrze, czy o... Cydr zostawimy sobie na osobne pytanie, jeśli pan pozwoli. Tylko chcę powiedzieć, że dlatego patrzymy na cały rynek alkoholi, ponieważ wychodząc, co prawda, można powiedzieć, z tego źródła, którym dla nas było wino, widzimy teraz głównie ten rynek pod kątem zachowań konsumentów, pod kątem ich różnych sytuacji, w których możemy kreować nowe produkty. Wprowadziliśmy w zeszłym roku chociażby bezalkoholowe wino musujące z procesu dealkoholizacji. Chcę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie te segmenty zachowywały się dobrze i przyczyniły się i były na plusie, na wyraźnym plusie. Nawet za to półrocze na plusie jest u nas cydr lubelski, mimo spadającego rynku. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast ważną rolę odgrywają dla nas projekty rozwojowe, bo to jest tak, że jak popatrzymy sobie na nasze portfolio marek, to ponad połowę wartości tego portfolio stanowią już dzisiaj marki, których 10 lat temu jeszcze nie mieliśmy, więc ten rynek jest również innowacyjny i my również, czy choćby takimi projektami jak Cydr Lubelski, czy teraz Winiarnia Zamojska, wina regionalne z owoców, które pod tą marką produkujemy, czy choćby ten właśnie projekt Cincin Free, czyli otwarcie się na tak zwane bezalkoholowe alkohole, to wszystko ma oczywiście zupełnie nadprzeciętną dynamikę, ponieważ wychodzi jakby z punktu startu, który jest zerem, czy chociażby whisky baczewski, który wprowadziliśmy 3 lata temu. I te wskaźniki są oczywiście, wiadomo, że powyżej czasem kilkuset procent, bo jesteśmy jeszcze na rozpędzie, prawda, tych projektów. Więc warto w tym całym ujęciu z jednej strony widzieć same kategorie, ale w tych kategoriach w różny sposób realizują się te projekty otwierania nowych potencjałów rynkowych, nowych segmentów konsumenckich. Więc mógłbym generalnie powiedzieć, że nasze całe portfolio pokazało się jako bardzo aktywna część tego wzrostu, ze szczególnym już teraz statystycznie wskazaniem na alkohole mocne, gdzie właśnie marka Baczewski, która nadal jest na początku drogi, szybko rosła, gdzie rosły Pliska i Słoneczny Brzeg, czyli nasze marki w rynku brandy. Otworzyliśmy też taką operację obok Centrum Wina jak Distillers Limited, czyli przekształciliśmy nasze sklepy w takie sklepy partnerskie, gdzie ta marka handlowa Distillers Limited odpowiada za nowe portfolio jakby takich kraftowych i takich premium whisky i mocnych alkoholi w strefie premium właśnie.
Więc alkohole mocne były aktywną częścią tego portfolio. Wina stołowe, oczywiście, bo ono jest wielosegmentowe, ten biznes w winach stołowych, prawda? Poczynając od naszej marki Fresco, idąc przez ten portfel dystrybucyjny firmy Team i kończąc na Centrum Wina. Bardzo dobrze obroniły się nasze sklepy. Okazało się, że nasze sklepy winiarskie, w szczególności przez zbudowanie tego programu Kocham Wino, czyli zarejestrowanych naszych klubowiczów, dochodzimy w tej chwili, już przekroczyliśmy w tym momencie 200 tysięcy jakby członków naszego klubu Kocham Wino, świetnie się obroniły w galeriach handlowych nawet, ponieważ 70% naszej sprzedaży realizujemy do klubowiczów, czyli oni przychodzili do tych galerii po prostu po to wino, nawet jeżeli ta galeria była pusta. Więc ta strategia budowania bezpośrednich relacji z konsumentami, a nie tylko sprzedaży przez punkty sprzedaży, w szczególności w sytuacji pandemii okazała się zbawienna. To wracamy, panie dyrektorze, panie prezesie, to wracamy do cydru. Ja wywołałem ten temat już, to już będę kontynuował, bo jestem osobiście tym zainteresowany. Ja nie piję cydru mniej niż do tej pory. Tymczasem wolumen sprzedaży na rynku to jest o 21% mniej. Co się dzieje? Był boom na początku, było zainteresowanie. Pewnie nowością. Dlaczego nie udało się tego boomu podtrzymać? Kategoria cydru rzeczywiście od 2013 roku, kiedy to w czerwcu wprowadziliśmy cydr lubelski i można powiedzieć, że nastąpiła taka premiera tego rynku, bo to była pierwsza taka inicjatywa w większej skali, prawda, na tym rynku, przeszła bardzo ciekawą drogę i nadal powiedziałbym, że jest to obserwacja niemowlaka. Dlaczego? Oczywiście w życiu niemowlaka pierwsze, może 5 lat to nie jest niemowlak, ale pierwsze 5 lat to są zawsze lata ogromnych zmian. Każdy jeden rok jest inny. Nadal jednak uważam, że to jest rynek, który dopiero się zaczął. Zaczął się, jak pamiętamy, wielkim taką pewną euforią związaną w ogóle z tym produktem, a później z tą taką sprawą troszeczkę polityczną, w związku z tym polskim jabłkiem i embargo. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy zostaliśmy jakby postawieni wobec bardzo w skali wielkiego zjawiska. Przypomnę, że cydr odpowiada, wolumen cydru to jest mniej więcej tyle, co jeden, no może dwa, teraz już nie wiem, dwa promile rynku piwa, dwa promile rynku piwa. Czyli w tym czasie odbyła się tak zwana piwna rewolucja. Co to znaczy? No piwo bardzo, to jest, jak wiemy, połowa wydatków w Polsce na alkohole w ogóle, z 40 miliardów, prawie 20 miliardów złotych. Piwo ma, cydr ma dzisiaj wartość 50 kilku milionów złotych. Więc w tym rynku, który był właśnie bardzo wyjałowiony, powiedziałbym, w latach, w pierwszej dekadzie roku i przeżywał kryzys, nastąpiła pod wpływem też tego, co się na całym świecie z piwem stało, z tej kraftowej rewolucji, też bardzo duża, bardzo dobra reakcja całej branży i powstało ogromne bogactwo piw. To oczywiście przyćmiło w swojej skali takie jeszcze mikro zjawisko, jeżeli chodzi o wolumeny, jakim był cydr. I dla szczególnie na przykład mężczyzn, bo jednak konsumenci dzielą się na mężczyzn i na kobiety, no ta propozycja na pewno przyćmiła tą propozycją, którą był cydr. No ale panie prezesie, to znaczy, że ja jako zwolennik bardziej cydru niż piwa jestem w elitarnym towarzystwie, tak? Tak, tutaj mogę panu rzeczywiście wystawić nawet certyfikat. Wystawiamy takie certyfikaty potwierdzające tą elitarność, ponieważ rzeczywiście się stało tak, że wokół cydru, cydr od początku był bardzo premium. Jeżeli patrzymy na socjografię tej kategorii, to ona od początku była bardzo bliska winu, czyli duże miasta, troszeczkę jakby pewien poziom wykształcenia, tutaj jakby nic nie wykluczając, tylko taka jest statystyka, poziom dochodów, to wszystko plasowało tą grupę konsumentów cydru bardzo blisko do grupy wina, mimo że myśmy tego tak nie adresowali,
A teraz jeszcze bardziej się to zbliżyło do wina, no bo konsumenci piwa mają swój, powiedziałbym, no z całym szacunkiem, naprawdę wspaniały świat piw. To już nie jest rynek piwa, tylko rynek piw, zauważmy. I to było bardzo dużą zmianą na tym rynku. Natomiast wokół cydru rzeczywiście gromadzi się ta grupa konsumentów, którzy z jakichś powodów piwa jednak nie preferują, czasami nawet odrzucają. I nadal nie udało się wygenerować jakiegoś nowego, większego impulsu. Ta kategoria no, miała po raz kolejny spadki. One dotyczyły w większości tego, że te takie trochę piwa, cydry, troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, smakowe, bo to do końca nie są cydry, ale takie produkty się pojawiły, one najbardziej spadały. Nasz cydr lubelski powiększył swoje udziały i udało mu się nawet zanotować pewne wzrosty. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na te liczby była deaktywacja dyskontów w lecie 2020 roku, więc to też obniżyło trochę tą statystykę. No i w tej chwili jesteśmy w oczekiwaniu. My mamy na cydrze lubelskim na szczęście wyniki wzrostowe. I tutaj można powiedzieć, że spotykamy się z panem, który nadal konsumuje, a my nadal żyjemy dzięki temu. No i w dodatku jeszcze ja się czuję jeszcze bardziej elitarnie. Pan to potrafi, prezesie, spadek sprzedaży na tym rynku obrócić na pozytywne stwierdzenie, że tym bardziej jest elitarny ten rynek. No ale mimo wszystko gratulujemy, że cydr lubelski sobie dalej radzi. Ale panie prezesie, jak jesteśmy przy tym temacie, bo on jest tak mimo wszystko ciekawy, może te wolumeny nie są imponujące, tak jak pan powiedział, ale dopytałbym też o zagraniczną sprzedaż cydru. Jesteście państwo na tych trzech rynkach, których pan wspomniał. Czy cydr jest dla nich produktem, który w ogóle wpada w ich gusta? Rynek cydru w Rumunii powstał w międzyczasie, właściwie równolegle do rynku polskiego. My tam też mamy taką rumuńską nazwę i taką rumuńską markę, którą tam produkujemy. I ona tam jest na jakimś chyba czwartym miejscu w rynku, ponieważ tam ten rynek bardzo szybko został zdominowany przez koncerny. To, co my, bycie jakby przez nasze trochę prekursorstwo, prawda, czyli my właściwie otworzyliśmy ten rynek, później koncerny piwne w niego weszły i później z powrotem wyszły, to też dlatego, jeśli mogę tak powiedzieć, bo obserwowałem to, my uparliśmy się w jakimś sensie od początku na bardzo wyśrubowaną ideę tego produktu, tak? Czyli nasi sadownicy wokół winiarni po prostu tłoczą dla nas jabłka i my prosto te wytłoczone jabłka jakby fermentujemy. Jest to bardzo taka no, wysublimowana idea produkcji. I ten produkt się, widzimy, bardzo broni w tej formie. I on jak już wszedł i zajął to miejsce, to później nawet tym dużym koncernom piwnym było trudno z tymi takimi produktami przemysłowymi, bo to trzeba też powiedzieć szczerze, to kompletnie są inna w ogóle technologia produktu, jest oparta na koncentratach i tam, że tak powiem, zupełnie inne. To trochę można, wie pan, porównać do jabłka tego takiego, jeszcze kiedyś, już teraz coraz mniej jest kupowane, w kartonach taki brązowy napój, to był sok jabłkowy się wtedy nazywał, nie? Dzisiaj już prawie o nim zapomnieliśmy. Dzisiaj sok jabłkowy to właściwie już kojarzymy coraz bardziej z tymi NFC, prawda, tymi tłoczonymi. I popatrzymy sobie na te dwa napoje, jak one wyglądają, to wszystko nam mówi na temat tego, jaka jest różnica między tymi produktami. One mają zupełnie inną barwę, zupełnie inaczej smakują i można by tak je porównanie, myślę, nie bez przesady, zastosować dla cydru lubelskiego i takich cydrów naturalnych versus te przemysłowe oparte na koncentratach. I tu nam się udało w Polsce dzięki temu, że pierwsi byliśmy z tym wzorcem jakby cydru polskiego, nazwę to w ten sposób, naturalnego, regionalnego, bo jabłka mamy blisko, nie musimy opierać się na koncentratach przecież, obronić samym produktem. Tak słabe były te sprzedaże tych cydrów koncernowych, że one się jakby wycofały. Nie wiem, czy to było dobre dla całego scenariusza rynkowego, bo wie pan, nad tym człowiek przecież nie ma kontroli. W Polsce ten rynek jest mniejszy, ale powiedziałbym, no jest oparty na produktach wysokiej wartości, na produktach regionalnych.
W Rumunii na przykład, widzę w Bułgarii, tam od razu koncerny piwne mocno zdominowały ten rynek, zresztą też reklamą, trzeba powiedzieć, bo u nas, jak wiemy, była duża dyskusja na temat tego, czy ta reklama powinna być, czy nie powinna być. Ja zawsze byłem zdania, że nie powinno jej być, właśnie dlatego, żeby długoterminowe warunki zachować dla sadowniczej produkcji cydru. Natomiast no, widzimy po innych rynkach, że tam duże koncerny piwne potrafiły po pierwsze z jednej strony ten rynek zbudować jako rynek większy, ale z drugiej strony też całkowicie zdominować tym cydrem przemysłowym i można powiedzieć, no na dwoje babka wróżyła. Więc ogólnie mówiąc, ten rynek cydru żyje na świecie. On ma różne wzorce, bo rynek francuski czy rynek hiszpański to jest rynek produktu regionalnego, produktu po prostu wysokiej klasy, naturalnego jak wino. To jest Bretonia i Normandia we Francji, które są tymi regionami cydru. I to jest Asturia w Hiszpanii, która jest regionem cydru w Hiszpanii. A są też rynki bez tej tradycji, takie jak Wielka Brytania, czy które jednak przeszły jakąś drogę takiej korpo-industrializacji, no, które są rynkami takiego cydru przemysłowego. I tutaj trudno powiedzieć, co jest lepsze. My oczywiście chcemy cydru dobrego, produkujemy taki cydr i udało nam się obronić nasz wzorzec, naszą pozycję, ale rynek jest mały, więc co by było lepsze? Trudno. Myślę, że jeszcze rynek cydru pokaże, że może rosnąć.